Dziś dalej jesteśmy w serii Jak wyglądają psychotesty. Będziemy omawiać sobie testy. Omówiłam już z Wami testy dotyczące badania osobowości. Dzisiaj czas na temperament. Jeżeli chodzi o definicję temperamentu i tego typu teoretyczne rzeczy, to zapraszam Was na bloga, tam jakąś część informacji możecie znaleźć. Tutaj chciałabym przede wszystkim powiedzieć Wam o tym, że temperament to nie jest coś równoznacznego z osobowością. Nie jest to też samodzielny byt. Jest pewnym elementem osobowości. Możemy nawet powiedzieć, że jest on zdeterminowany genetycznie, rozwija się w pierwszym roku życia. I po co my w ogóle chcemy badać temperament, jeżeli chodzi o badania w psychologii transportu? No, głównie dlatego, że dzięki badaniu temperamentu możemy przewidzieć pewną skłonność do zachowań ryzykownych, skłonność do takich działań wysokostymulacyjnych, do tego, żeby sobie radzić z takimi sytuacjami wysokostymulacyjnymi, do pewnego rodzaju taką potrzebę akceptacji, przystosowania tego typu rzeczy. Czasami zaleca się nawet, żeby pełne badanie psychologiczne wykonywać i wykonywać tam zarówno badanie osobowości, jak i badanie temperamentu. Metodyka nam wprost o badaniu temperamentu nie mówi, ale że jest to element osobowości, to też nie musi. Chciałabym tutaj omówić Wam najczęściej wykorzystywane metody do badania temperamentu, ale także powiedzieć Wam, do jakich badań badanie temperamentu jest dobrym pomysłem i warto je wykonać. Pamiętajmy też o tym, że są testy zarówno papier ołówek, czyli takie tradycyjne, jak i są też testy komputerowe, zarówno takie, które są tradycyjne, ale realizowane w sposób komputerowy, jak i takie, które są autorskimi projektami, jak te z systemu testu Drive. Z którychkolwiek korzystacie, nie ma to znaczenia. Ważne jest, żeby korzystać z narzędzi, które są trafne, rzetelne i obiektywne, dobrze znormalizowane. Wtedy mamy pewność, że badamy to, co mamy badać. Ale do rzeczy. Jest kilka testów badających temperament, różne cechy temperamentalne. Zachęcam Was bardzo do tego, żebyście wyposażyli się w taką książkę, która służy do badania właśnie, która omawia badania kwestionariuszowe w psychologii transportu. Tutaj mamy omówione zarówno metody, jakimi możemy badać, jak i mamy omówione badania, które były robione z wykorzystaniem tych metod. Ja chciałabym Wam opowiedzieć o trzech testach, z których sama korzystam, dlatego że z nimi jestem najlepiej zaznajomiona i o nich mogę Wam opowiedzieć, natomiast zachęcam Was, tutaj macie więcej takich narzędzi wspomnianych. Oprócz FCZKT, PTS i EAST, o którym ja Wam opowiem, tutaj w książce możecie też spotkać się między innymi z kwestionariuszami, które służą do właśnie badania zachowań ryzykownych, do badań kwestionariusz poszukiwania doznań, ale na przykład to jest kwestionariusz, który nie ma normalizacji zrobionej, w związku z tym jest nawet niedostępny do kupienia w pracowni testów psychologicznych. Dobrze, zacznijmy od testu FCZKT. FCZZKT jest testem, który składa się z 6 skal, 120 pytań w tej klasycznej wersji się znajduje. Mamy odpowiedzi tak, nie. I jeżeli chodzi o FCZKT, to wypełnienie tego testu zajmuje nam około 30 minut. Jaką informację możemy z niego uzyskać? Przede wszystkim dowiadujemy się, czy struktura temperamentu jest zharmonizowana, czy niesharmonizowana i jakie są możliwości przetwarzania stymulacji. Czy dana osoba dobrze sobie radzi w środowisku wysokostymulacyjnym, czy też nie. I dlaczego to jest takie ważne? Przede wszystkim tutaj zależności między skalami aktywność i reaktywność mogą nam pomóc w diagnozie takiej skłonności do zachowań ryzykownych. W związku z tym może nam się to przydać w badaniach osób, które utraciły prawo jazdy po przekroczeniu 24 punktów karnych. I w takich też badaniach ITS wykorzystywał to narzędzie i ono rzeczywiście się sprawdziło. Były istotne statystycznie różnice, więc zachęcam, żeby wykorzystywać ten test właśnie w takich badaniach. Pamiętajcie też o tym, że FCZKT ma już swoją taką wersję zrewidowaną, która składa się ze 100 pytań. Mamy już odpowiedzi na czterostopniowej skali i mamy dodatkową jedną skalę, czyli jest ich 7. Natomiast w związku z tym, że ja jeszcze nie miałam przyjemności korzystania z tego narzędzia, nie będę Wam o nim więcej mówić. Natomiast FCZKT w tej swojej klasycznej wersji jest jednym z moich ulubionych testów i chętnie wykorzystuję go właśnie do diagnozy skłonności do zachowań ryzykownych.
Drugim testem, o którym chcę Wam opowiedzieć, to jest test PTS, to jest też właśnie kwestionariusz temperamentu. Jest to dosyć krótka metoda, zawiera 57 pytań, odpowiadamy na czterostopniowej skali, mamy trzy skale diagnostyczne i tutaj również mamy informacje o tym, czy dany układ nerwowy, dane jest właśnie silny, słaby, jest zrównoważony, jest powolny, jest ruchliwy. To daje nam tak naprawdę informacje o tym, jak dana osoba funkcjonuje w środowisku wysokostymulacyjnym, czyli w środowisku trudnym. Dlatego też zarówno w badaniach, które realizował ITS, jak i tych, których my jako psycholodzy transportu możemy wykorzystywać ten test, to przede wszystkim właśnie do badań takich, gdzie możemy zdiagnozować pewną skłonność do zachowań ryzykownych, czyli jak najbardziej sprawdzi nam się przy badaniach przy osobach, które przekroczyły 24 punkty karne, ale w związku z tym, że świetnie również sprawdza się to jako metoda do badania właśnie naszego funkcjonowania w sytuacjach wysokostymulacyjnych, sprawdzi się także do badań osób, które kierują bądź chcą kierować pojazdami uprzywilejowanymi czy też przewożącymi wartości pieniężne. Chciałabym Wam także opowiedzieć o teście EAS. To jest bardzo krótkie narzędzie, 20 pytań. Mamy tutaj, odpowiadamy na pięciostopniowej skali, zajmuje około 10 minut. Jest to narzędzie, gdzie mamy trzy skale diagnostyczne, czyli emocjonalność, towarzyskość i aktywność. Na emocjonalność składają się trzy skale: niezadowolenie, strach i złość. Jest to narzędzie rzadko wykorzystywane. Jeżeli chodzi o badania naukowe, to nie było ono wykorzystywane, jeżeli chodzi o psychologię transportu. Natomiast ja uważam, że jest narzędziem, które warto również mieć i zastosować na przykład u osoby, która już jest któryś raz u nas badana, ma dużą kartotekę, przez wieloma testami była już diagnozowana, to jest bardzo fajne, bardzo też krótkie narzędzie, które możemy zastosować. Też sformułowania są dosyć proste. Ja chętnie korzystam z tego narzędzia, szczególnie u osób już starszych, które mają właśnie bogatą już swoją kartotekę i jest to ich kolejne badanie, gdzie skupiam się bardziej na ocenie sprawności psychomotorycznej, na ocenie procesów poznawczych, żeby sprawdzić, czy tutaj w związku ze starzeniem się nie zaszły jakieś zmiany, a właśnie do oceny temperamentu używam testu EAS. Mam nadzieję, że to była dla Was cenna wiedza i będziecie mieli teraz pomysł na to, jak te narzędzia można wykorzystać i włączyć do codziennej praktyki. Zachęcam Was także do tego, żebyście zajrzeli na bloga. A na razie do usłyszenia, do zobaczenia.